Siemanko, ostatni odcinek skończyłem w tym miejscu, na tej zagadce. Wydaje mi się, że wiem, jak już ułożyć te symbole. Takie osuwało się. Otworzyła się kolejna komnata, więc będziemy mieli jeszcze kolejną zagadkę. Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Zrób ja wiem, zdjęcie. Sprawdzam tylko, czy sam też wie. Lubi czuć się przydatny, tyle. Aha, jasne. No zobaczmy, co tutaj mamy. Kolejne portrety. Co się wydarzyło? Pewnie jakaś pochodnia spadła. Sprawdźmy to, co zostało. Nie rozpoznaję. Jest sporo młodszy od pozostałych. Nie. Gdzie tu będziemy mieli ten symbol? No i nic. Tutaj jest. Jeden. Sam mi odpisał. Od lewej do prawej. Edward Inkland, Tariq bin Malik, jest ten Basra. Pierwszy raz widzę ten symbol małpy. Nie ma nazwiska. Wygląda na Maura. Tutaj jest. Gwiazdy, ale kim ty jesteś? Tu jest Yazid al-Basra, piszemy. Yazid al-Basra. Wygląda na Hindusa. Ciepło, Mogol. Zaraz, Avery przypadkiem nie okradł Mogol. Honor w oczach złodziei. Jak to się w ogóle liczyło? Gdzie ten symbol do zbadania? Mamy Edwarda Englanda. Edward England. Miły grubas. No i dobra, chyba teraz będziemy musieli pokombinować znów z tymi symbolami. Mamy cztery symbole. Dziennik. Dobra, mam nazwiska dwóch piratów. No, powinniśmy to rozbić. Tu mam znaki zapytania. Zamknijmy ten dziennik na razie.
pytanie, w którą stronę mamy wracać. Podejdę jeszcze tutaj raz. Do Old England. On jest po prawej stronie. Yazid al-Basra. Być może on coś wymyśli. Wiesz, to mi przypomina... Czego? Co robisz? Przecież masz zdjęcia. Trzymaj. Rekruci Everiego na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób mogli znaleźć jakieś wskazówki. To są wskazówki? Tak, pokaż. Voilà. Dobra, to mogą być pasaty. Tak, a to chyba szerokości. I myślę, że znowu trzeba pakować mandżur młody. Co? Prodeus quod licentia. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? O Boże, to oczywiste. Nate! Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobrze, kapuję, jesteś geniuszem, ale gadaj o co chodzi. Czekaj chwilę. Sam, masz zdjęcia? No proszę, dzwonię sobie spokojnie do sali Vana, a kto odbiera telefon? Jak tam, Nate? Cześć, Rafe. Kopelat.
Skąd masz ten numer? Sali zostawił go na serwetce? Chciałbym. O wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Nie, niestety musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Avery'ego. Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarb, co nie? Może chcesz się założyć? Ej, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka... Cóż, ona raczej woli minimalizować niepotrzebne ryzyko. Wow, Rafe Adler chodzi na cudzym sznurku. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja o wszystkim zapomnę. Bo cię lubię. To kusząca propozycja, Rafe, ale... Niestety, nie mam w zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej. Prodeus quod licentia. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Ta kompozycja. Zhakowałeś komórki. Zwinęliście mi krzyż. Słuchaj, Nate. Jeśli jesteś taki bystry, za jakiego się masz, przyjmiesz ofertę. To jak będzie? No oczywiście, że słuchaj, miło się z tobą zamęciło, ale mam kogoś na linii, więc... Nate, jeszcze jedno. Nate! Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? Trzymaj się, stary. Niech zgadnę, uzbrojone draby już tu jadą. Sam! Za Boga i wolność, Nathan, wiesz co to znaczy? Sam, posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. I zniszcz swój telefon. Co się dzieje? Rej wie, gdzie jesteś. Musisz znaleźć jakąś kryjówkę. Sam! Sam! Hej! Kupię ci nowy. Już nas czekają. Sally! To chyba wieża sama. Nie chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Tędy. Raz do wieży będziemy szli. O, przepraszam. Przepraszam. Skizoma. Jak myślisz, kiedy Rafe tu dotrze? Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Sorry, bro. Chodź, tutaj, Nate. Udało się ściągnąć. Close.
potrzebnie podjechałem. No
zdecydowanie przejadę. Wierzę, wierzę. Chcesz prowadzić? Scena się przełącza, ajajajajaj, co wie. Nie to. Nie skrót. Dave chyba naprawdę chce nas sprzątać. Tak myślisz? Chyba ich zgubiliśmy. Co? Jesteśmy spaleni w tym mieście. Dopisz się do listy. Wieża sama jest tu podnóża. Musimy dostać się na dół. Dobra. Przez taką przeszkodę nie przyjadą. Przyjadą, że są przed nami. Musimy kierować się w dół. Od dół jak strzelają do nas. Jak mam przyjechać? Przeszkodę nie przejadą! No bez jaj! Czekam! Spokojnie ogarniam! Nie dam rady! Nie dam rady! Uwa. Chryste! Zablokowana. Wieża sama jest u podnóża. Musimy dostać się na dół. Tędy chyba dojdziemy. Leżamy! Rozglądaj się za samym! Hej! To chyba on! O tam! Trzymaj się! A co ja cały czas robię? Jak się do niego dostaniemy? Nie mam pojęcia! To pojęcia nie boję! Ludzie! Tylko chłopa oni rzucili kości za mną! No! Najwyraźniej za mało! Skoro jeszcze żyjemy! Wracamy za kurczaki! Hej, musimy się pośpieszyć. Daj, no dalej! Arco! Masz pomysł, jak się dostać do sala? Jeszcze nie. Zostań się drogą. Widzę, widzę! Andrzej!
Wow. Zwijać, szybko wskakiwać. Chyba tak, muszę pod... Ej, co jest? Spinaj się. Chodź. To robię, padam panu co chwilę. A nie zostało. Co? Krysiu. Krysiu, tylko do ściany. Thank you.
trzeba chyba nie wyskoczyć, bo będzie teraz się spojrzeć. A, idź pan. Wyskakiwać z tego auta, czy po prostu muszę wszystkich rozbić, żeby mnie nie zabili. Kostek wskoczył na maskę. No, widziałem jakieś ściągnięcie jest, żeby staranować jakieś cykie czy coś na z tym. Teraz się spalę. Wychodź. Muszę się wydostać! Nie ma opcji, żeby to przeżył. Upewnijmy się. Niedobrze. Thank you.
Ta. Spadajmy. Licentia. A, to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność. To ich motto, te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Mało powiedziane. Mamy Libertalię. Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Averiego. Ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą. To miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom, a ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie. Na północny wschód od Kings Bay. Rafe ma kopię tej mapy. Ale zanim Rafe ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertalii. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. Jak fucha w Malezji, Nate? Chyba nie pomyliłeś drogi. Elena, ja... To nie to, co myślisz. Czyżby? Bo ja sobie myślę... że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Averiego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw... To jest Sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć. Wybacz. Ja myślałem, że zmarł w panamskim więzieniu. Ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Averiego. No i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty w ogóle byłeś w tej Malezji? Zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań. Chciałem, ale nie wiedziałem jak. Trzeba było spróbować. Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale wiedziałem, że tak zareagujesz. A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie. Tygodniami. Gdybyś zginął, Ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? To ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Boże. Ratuję tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot.
Rób co chcesz, Nate. Hej! Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy? Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem, ukryjemy go gdzieś, mam wiele kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat, nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sam i ja ruszamy do Libertalii. Co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie radę. Chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Jakości pomoc. Ogarniam. Pakuj walizki. Dwanasty rozdział na morzu. Hej, Nathan! No? Widać ląd. Jak ci się podoba? Całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Słuchaj, braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem miarka się jednak przebrała. Myślałem, że będzie większa. Na pewno to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś. No to płyniemy w kierunku tej wyspy. Wypatruj czegoś stworzonego ludzką ręką. Chciałem powiedzieć, piracką ręką. Tak. Cała Libertalia okaże się szałasem postawionym przy plaży. Tak, albo domkiem na drzewie. Dobra, wysiądę. Zobaczę, czy tutaj coś znajdę. Sam chodź mi się rozejrzeć. Z innej wyprawy. Co tam masz? Burns. Stycznia 1808 roku. Jakiś kolejny dziennik piracki, dobra.
to dziennik wnuka Burnsa. Cóż, to ma sens. Krzyż w Panamie był pusty. Pewnie korzysta z tych samych wskazówek. Ciekawe, jak zginął. A? Raczej już nam nie powie. Raczej się z tej strony nie wepsnął nigdzie. Jakieś inne są przejścia, ale chyba tutaj nie wiem, czy tu musimy się wspinać, czy coś tam znajdziemy. Nic, wsiądę do łódki, popłynę z drugiej strony. Zwijamy się. Spokojnie, nie nerwowo. Natar, tutaj. A to na pewno wzniesiono ludzką. Dobra, zatrzymamy się, bo tutaj coś mamy. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Sposób, jaki się dało. I starannie go zabezpieczył. Pewnie masz rację. Zewnątrz. Sam, tędy. Ty. Co tu mamy? Wygląda obiecująco. Jakiś symbol. No symbol, ty no, nie cudowny. Kurwa, bo... Jak ty jest w ogóle? Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. Popatrz tam, ten sam symbol. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? Chodź, łódź jest pod nami. Tak. Może zjedź na dół po... Co przeskrobał. Może w kółko śpiewał szanty? Tak, może i tak.
Dobra, sprawdźmy. Ej, patrz, kolejna strzała. O nie, łódź jest po drugiej stronie wyspy. Że niby w tamtą stronę mamy płynąć? Za co musimy się cofnąć po łódkę? Coś jeszcze znajdę. Pierwsza, sprawdźmy, dokąd prowadzą te strzały. Okej. Okay. Pierwsza prowadzi, że niby tu. No dobra, no zaczynamy od tego, bo to była pierwsza, co się otworzyło w przyłącie. Sam, no chodź. Dobra, czekaj na mnie. Przepłyniemy na drugą stronę. Ej, patrz, tam jest kolejna strzała. Nie, to jest tylko strzałka, ale dobra, wysiądę, może jakieś znajdźki, notatki. Rozejrzyj się, tam gdzieś się pytasz, no jasne. Nie, tu raczej ej, nic zobacz, nie będzie. Wyciąg, albo coś. Nie widzę. Płyniemy za strzałkami i znajdziemy drogę. Ta strzała nam pokazuje, że z powrotem w tą stronę. To jest dosyć dziwne. Trzeba wysiąść. Czy to jest strzałce? Chyba nie. Popłynę, nie wiem, na drugą stronę wyspy. Przeskoczymy. Dobrze, że nikt nie odkrył tego miejsca. Roiłoby się tu od turystów. Nie ma tu nic zaczepu. No tutaj też nie widzimy po tej ściance. Tam tu nic nie ma. Tutaj pewnie.
Cofnę. No i proszę. Nie powiesz mi, że się teraz źle bawisz. Co, masz na myśli tę wspinaczkę? Tak, wspinaczkę na klif znajdujący się na ukrytej pirackiej wyspie. No stary. W sumie. Moim zdaniem to coś niesamowitego. Tak, chyba dobrze idę. Tu się zaczepimy. Wracamy do gry! Hej, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie skręcić karku. Wow, Avery chyba nie był entuzjastą subtelnego minimalizmu. A co? A kto bogatemu zabroni? Nie uważasz, że to jest jedno z bardziej wypasionych miejsc, jakie widzieliśmy? Uważam. Chodź, rozejrzyjmy się. Snajczka będzie. Najładniej. Dykańska misa z brązu. Się zaczepić. Pytanie, znaczy w tą stronę, na górę. Trzeba będzie się wspinać. No, chyba że nic znajdzie, jak nie ma, to wspinamy się. No dobra, idziemy dalej. Jak myślisz, co to? Te łuki przypominają mi katedrę świętego Wyzmy. Ale nie wiem. Jak oni to zbudowali? O, most liniowy. Chodź. Skakuj, chłopie. Tylko weź się tam rozejrzyj. No jasne. No i? Jest przejście, ale nie widzę wejścia na górę. Moment. Żyjesz?
No dobra. Jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Czekaj. Sam! Masz coś? Sam! Hej, jesteś tam? Cholera jasna. Zobaczmy. Tak, chyba przyjdzie. Zniszczyłem swoje małżeństwo. Rzuciłem przyjaciela. Ściągnąłem. Już się tu wgramoliłeś? Gdzie ty byłeś? Szukałem sposobu, żeby cię tu wciągnąć. Dobra, przeskocz na drugą stronę. Dzięki. Wszystko w porządku? Ach, jak najlepsze. Nie zatrzymujmy się. Okej. Okay. Nic nie ma. No tutaj pewnie coś trzeba z wózkiem pokombinować, dalej wchodzić na górę. Czy nie? Alinka. Tylko co z nią? Sekundkę! Sam! Niestety ślepy zaułek! Ślepy zaułek. Dobra. Niech się ciągnie. Co teraz? Na pewno uda się tam jakoś dostać. No raczej tam mamy iść. Bo tutaj się nie łapsz, no to nic nie no. To nie jest potrzebne. Jest potrzebne, więc trzeba gdzieś przeskoczyć po prostu. Dobry. Tam, stamtąd coś zrobimy, jak tam przeskoczę. Są chyba jakieś uchwyty. Jakie uchwyty? To ty masz na myśli jakaś wskazówka? Nie są niby. Ale co mi po nich? Sami po tych chwytach. No może spróbuję się zaczepić. Tu jest zejście na dół! Świetnie, idę za tobą. Thank you.
się czujesz? Nie tędy. Tędy knie. Nic na drugą stronę spróbuję. Niezły skok. Sam, tutaj! Okej. Okej, chyba cały czas idziemy dobrą drogą. No i co teraz? Dobra droga, co tam mamy przejść? Może tutaj sprawdźmy. Co będzie na tej wieży? Sądziłeś, że kiedyś będzie pan stawiać takie numery? Nie, nie sądziłem. A, tu jest hak. Chyba trzeba stąd zejść. Ostrożnie. Dobra, zjeżdżamy. Jestem tuż za tobą. Jakoś się udało. To druga największa cysterna, jaką widziałem. Zaraz pierwsza. Później ci powiem. Ruszajmy na dół. Tutaj pewnie trzeba będzie się zaczepić, prawda? Sam! Chodź tędy! Dobra, przeskoczyliśmy, ale teraz. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Nie, zaczepię linkę, zobaczę. Po prostu zejść. Coś przyczyna się. Wszystko w porządku? Wstrzymaj. Prościzna! Wow, co to jest? Sam, zobacz. Hej, może oni chcieli zbudować park rozrywki? Piratolandię. Sam, spójrz na ten model. To wygląda jak ulica. Myślisz, że to wszystko zbudowali? Z nimi nigdy nie wiadomo. To jeszcze coś mamy za model. Doskonała robota. Plany trochę przykurzone. Sam, zobacz. Patrz, symbole piratów. Avery jest w samym środku. The founders. Piraci zafundowali sobie. Więc ta figurka jest wskazówką, czy... Avery i Tew, przewodzący kapitanom. Chyba spisują swój kodeks. Piracką kartę praw. Statek Avery'ego. Fancy.
Tak, atakuje Gunsway. Tak to się zaczęło. Nathan, to historia powstania Libertali. To co? To już chyba wszystko zbadaliśmy. Ale dobra, ten odcinek już trochę trwa, widzę, tu się gra przycina, także kończymy ten odcinek. Dzięki, że oglądaliście, będziemy przygodę Nathana Drake'a kontynuować w kolejnym odcinku. Kolejne wskazówki, kolejne zadania, także przybywajcie, oglądajcie, zostawiajcie komentarze, łapki w górę, co można ulepszyć, co byście chcieli oglądać, jakbyście chcieli oglądać te gameplaye. Dzięki, że byliście, cześć.